Mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek, bo daje nam energię na cały dzień. Dlatego powinno być lekkie, pyszne i pełne składników odżywczych oraz witamin. Tylko czy można sprostać tym oczekiwaniom, kiedy rano brakuje nam czasu na wszystko? Firma, którą dzisiaj odwiedzimy, twierdzi, że dzięki jej produktom jest to możliwe. Przekonajmy się. Po pełnowartościowym śniadaniu czas na zwiedzanie. Dzisiaj odwiedzimy firmę Soligrano, znajdującą się w Dobroniu. Wejdźmy do środka i dowiedzmy się o nich czegoś więcej. Ale tu nowocześnie. Cześć, dzień dobry, Magda Libiszewska. Cześć, Kamil Rabenda, prezes zarządu Soligrano. Podobno na zbożu zjedliście zęby, to prawda? Zgadza się. Jesteśmy europejskim liderem w zakresie produkcji wyrobów ze zbóż ekspandowanych. A co to w ogóle są zboża ekspandowane? A o tym to już się dowiesz podczas naszej wycieczki, na którą serdecznie zapraszam. Już się nie mogę doczekać. Prowadź. Pierwszym etapem, żeby nas lepiej poznać i zrozumieć, to odpowiedź na pytanie, jak to robimy. Patrycja będzie świetną osobą, aby pomóc nam w tym zakresie. Dzień dobry, Magda, cześć. Dzień dobry, Patrycja Wiśniak, technolog. Co robi technolog w firmie Soligrano? Przejdźmy do miejsca, w którym to wszystko się zaczyna, a tam ci wszystko opowiem. O, czuję się trochę jak w sklepie. Co to za miejsce? Jest to pomieszczenie, w którym prowadzimy burzę mózgów, czyli tak naprawdę rozmawiamy o idei aż do momentu wytworzenia gotowego produktu. A to wszystko to co to jest? Jest to tak naprawdę nasz asortyment, czyli produkty ekspandowane. Mamy gotowy projekt, wymyśliliście już coś i gdzie to dalej trafia? Na produkcję. Tam właśnie czeka już na ciebie Emilian i on dalej wszystko opowie. Zobaczcie, jak się przygotowałam na wizytę, na produkcję. Dzień dobry, cześć, Magda Libiszewska. Cześć, Emilian Wota, jestem kierownikiem działu technicznego w firmie Soligrano. Twoja koleżanka powiedziała mi, że gotowy projekt trafia tutaj. Tak, to prawda. Co wymyśli dział R&D na górze w biurze, my musimy urzeczywistnić na produkcji. To jak to się robi, jak się urzeczywistnia taki projekt? Zacznijmy może od tego, czym są zboża ekspandowane. Ekspandowanie jest to proces nazywany również puffingiem, który polega na hydrotermicznej obróbce oczyszczonych ziaren zbóż. Co się dzieje już z takim przygotowanym składnikiem, przygotowanym waszym produktem? To zależy, co chcemy z nim dalej zrobić. Jeżeli decydujemy się, że chcemy z nich zrobić płatki śniadaniowe, produkt trafia do kolejnego procesu produkcyjnego, czyli obtaczania w polewie miodowej. A możemy jeszcze z bliska obejrzeć te maszyny? Jasne, przejdźmy się tam. To prowadź. Bardzo duża maszyna i bardzo głośna. Co to takiego? Znajdujemy się właśnie przy kanale ekspansyjnym. To tutaj kończy się proces ekspandowania ziaren i ziarna trafiają na odsiewacz, gdzie zostają wyselekcjonowane na pierwszą oraz drugą klasę. A ten dźwięk to skąd? To właśnie jest ta różnica ciśnień pomiędzy reaktorem a ciśnieniem atmosferycznym. To uwolnienie tego wysokiego ciśnienia powoduje ten charakterystyczny dźwięk. No wiecie co, i to wszystko dotyczy chrupek śniadaniowych. Idziemy dalej. Powiem ci, że troszkę się tu czuję jak w takiej elektrowni atomowej. Głośno i pełno stalowych rur. Ojej, a to tańczące cudo, to co to takiego? Fajnie wygląda. Jest to sito wachliwe, o którym wspomniałem ci, jak byliśmy na parterze. To dzięki niemu możemy poselekcjonować nasz produkt na poszczególne frakcje. A, czyli te trzy grupy? Tak, dokładnie. Pierwszą klasę, drugą oraz odpad. A te lodówki, bo tak mi się to kojarzy, to co to takiego? Te lodówki są to kontenery, które stanowią bufor między obszarem pakowania a produkcji. Zanim przejdziemy na pakownię, sprawdźmy jeszcze jakość naszego wyrobu gotowego. Ja mogę być takim testerem? Jasne. O, poczekajcie, ja wam teraz wszystko powiem. Pyszne, słodziutkie z miodem. Tak, bardzo dobrze pokryte, widać, że to bardzo dobry produkt. Żałujcie, że nie robicie tego, co ja. I co, przyszła pora na pakowanie produktu? Tak, dokładnie. Znajdujemy się na pakowni. Posiadamy dwie niezależne linie pakujące. Dodatkowo każdy produkt jest prześwietlany pod kątem zanieczyszczeń oraz ciał obcych przez najwyższej jakości sprzęt, czyli detektory X-ray. Każdą paczkę jeszcze sprawdzacie? Tak, dokładnie. I dodatkowo jest robione zdjęcie i przechowywane w archiwum. A potem co się dzieje z zapakowanym produktem?
Zapakowany produkt poddawany jest jeszcze kontroli wagowej, następnie trafia na paletę i na magazyn wysokiego składowania. I stamtąd już do klienta? Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za tą wycieczkę po Waszej firmie. Dużo się dowiedziałam, trochę popróbowałam, a teraz zbiegnę już ponownie na spotkanie z Panem Prezesem. Ponownie z nami prezes firmy Soligrano, Kamil Rabenda. Witam jeszcze raz. Co ze swojej gamy produktów poleciłbyś mi na śniadanie? Poleciłbym nasze produkty śniadaniowe dla dzieci, czyli pafinki, a także musli. Zdrowa alternatywa dla śniadania dla dorosłych, ale również dla dzieci. Ziarna ekspandowane w naturalnych koncentratach owocowych. To już się posililiśmy, teraz możemy sobie porozmawiać. Jak to wszystko się zaczęło i skąd nazwa firmy? Bardzo mnie to nurtuje. Dość niewinnie, mianowicie w nawiązaniu do naszego wcześniejszego biznesu, czyli podłoża pod uprawę pieczarki, gdzie jednym ze składników tego podłoża jest słoma, staliśmy się właścicielami gospodarstwa rolnego, 1700 hektarów. Gospodarstwa rolnego, które z założenia miało produkować dla nas słomę, a przy okazji zaczęło produkować ziarno. Zorientowaliśmy się, że tak profesjonalnego zakładu zajmującego się przetwórstwem ziaren zbóż w Polsce nie ma. W związku z tym pomysł na nową inwestycję, a Soligrano z włoskiego sole, czyli słońce, a grano ziarno, więc ziarno pełne słońca. Widziałam właśnie pełno Waszych certyfikatów, wyróżnień. Z którego jesteście najbardziej dumni? I teraz tu jest pytanie, z którego jesteśmy dumni, a z którego się najbardziej cieszymy, bo często cieszymy się z tego, co nas kosztuje najwięcej pracy, ale największą radość to ostatnia nagroda otrzymana na Sialu w Szanghaju. Co dokładnie produkujecie? Jakie to są produkty? Do kogo one trafiają i gdzie? Specjalizujemy się w zbożach ekspandowanych. Zbożach ekspandowanych, czyli poddawanych obróbce hydrotermicznej bez żadnych dodatków chemicznych. Dystrybuujemy je głównie w dwóch kanałach, czyli kanale B2B, gdzie docierają one do naszych partnerów biznesowych, a także B2C, czyli klient detaliczny, gdzie dystrybuujemy nasze produkty w kanale nowoczesnym, czyli sieciach handlowych, ale również w markach własnych tych sieci handlowych. Rozwijaliście się świetnie, nagle postanowiliście sięgnąć po fundusze z Unii Europejskiej przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dlaczego? Tak naprawdę zobaczyliśmy, że nasz polski rynek jest troszkę za mały dla nas. No i ciężko nie skorzystać z pojawiających się możliwości w formie dotacji, jeżeli myśli się o rynkach zagranicznych. Otrzymaliście te dotacje? W jakiej wysokości? Otrzymaliśmy dotację 300 tysięcy złotych z regionalnego programu operacyjnego. Była to wartość około 80% całej sumy naszych aktywności i to była pomoc w zakresie promocji naszych produktów na rynkach zagranicznych. Więc dotacje przeznaczyliśmy na zabudowę stoisk, na materiały promocyjne o naszej firmie, przeloty i zakwaterowanie oczywiście pracowników, co jest z tym związane. To były projekty, które składaliście sami, te wnioski? Czy ktoś Wam pomagał? Akurat w tym wniosku pomagała nam firma z Łodzi, która specjalizuje się w zakresie pomocy dla przedsiębiorców i przygotowaniem takich wniosków i strategii. Udało się, w tej chwili rozliczamy tą dotację, liczę, że z sukcesem również ją zakończymy. Jak fakt pozyskania przez firmę Soligrano funduszy europejskich wpłynął na przykład na mnie? Na ciebie może jeszcze dosłownie nie wpłynął, natomiast na pewno dzięki temu jest o nas głośniej. Czyli podświadomie wiesz pewnie więcej o nas, niż wiedziałabyś, gdyby tych dotacji nie było. Czyli myślisz sobie czasami, jak wyglądałby rozwój firmy, gdyby nie te unijne pieniądze? Zastanawiam się nad tym i na pewno działoby się to wolniej. Są tacy przedsiębiorcy, którzy też się zastanawiają, sięgnąć czy nie sięgnąć. Może się trochę boją. Jakie miałbyś dla nich rady? Przede wszystkim, żeby się nie bać. Przede wszystkim, żeby korzystać z takich możliwości, które nam daje państwo, które nam daje Unia Europejska. A dlaczego nie skorzystać dodatkowo z pieniędzy, które są na to przeznaczone? Zdradzisz nam trochę, jakie firma Soligrano ma plany na przyszłość? Przede wszystkim budowanie naszych kolejnych rynków dystrybucyjnych, czyli rozszerzanie naszej oferty tam, gdzie ona jeszcze nie jest dostępna. Także najbliższe nasze działania to przede wszystkim poprawa wizerunku i budowanie jeszcze szerszej rozpoznawalności marki. To życzę powodzenia. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Firma Soligrano dba o to, żebyśmy jedli smacznie i zdrowo. Dzięki funduszom europejskim ich produkty znajdziemy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I to w najbardziej odległych zakątkach świata. Warto po nie sięgać, bo jak mówią, w zdrowym ciele zdrowy duch. Ja się już żegnam, widzimy się u kolejnego beneficjenta. Do zobaczenia.